Cześć, z tej strony Uja, witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dziś znów bitwę na MAS. Taki niszczyciel niemiecki. Słyszałem, że był selekcjoner Gmoch i się sporo osób zainteresowało tą personą. No, wiecie, taka tam mała wariacja powstała mi w głowie i przekazałem ją wam, tak jak Colorado padawanik pociski mi. Nie chciał, ale nie trafił, bo nie potrafi. Oczywiście tak sobie gdzieś tam strzelił. Moi drodzy, siódemeczka. Cały czas uważam, że to jest najlepszy niszczyciel siódmego tieru. Najwięcej możliwości. Potężny arsenał tutaj mamy, zarówno torpedowy, jak i kapiszonowy, sonarowy i HP-kowy, więc multi-combo. I multi-combo procentuje we właściwych momentach. Naprawdę ten niszczyciel pokazuje pazur i to konkretny. Zaraz będziecie zresztą mogli zobaczyć, jak tutaj walka wygląda nim. Pamiętajcie, że niemieckie torpedy mogą na pierwszy rzut oka wydawać się średnie. Na pewno nie słabe. Jeśli ktoś uważa, że są słabe, to się w ogóle nie zna. Mogą wydawać się średnie, ale są nie średnie, a dobre, łamane na bardzo dobre. Brakuje im tak naprawdę tylko większych obrażeń, bo zasięg jest wystarczający i czas przeładowania jest bardzo dobry, ale najważniejsze jest to, że są to torpedy po pierwsze całkiem szybkie i po drugie widoczne z bardzo bliskiej odległości, co sprawia, że naprawdę spora ich liczba zaskakuje przeciwnika. No a wiadomo, jak przeciwnik jest zaskoczony, to pierwsza sprawa, mało czasu na reakcję. Druga sprawa, no często może to, nawet jeśli nie zadamy jakichś masakrycznych uszkodzeń, może to pokrzyżować komuś ostro plany, nie popłynie tam, gdzie chciał i tak dalej, i tak dalej. Ale w większości wypadków po prostu te torpedy całkiem nieźle trafiają w cel. No i tutaj wysłaliśmy w najgorszy okręt, jaki mogliśmy sobie wymarzyć naprzeciwko nas, czyli Atlanta, krążownik, który jest przeznaczony do mielenia takich stworków jak my. Niszczyciele rozwala jak chce, dlatego tutaj był dla mnie głównym celem. No i dosyć bliski, więc w zasięgu tych torped, jak widzicie, płyną dobrze. I tak jak mówiłem, totalne zaskoczenie. Przeciwnik łapie torpedki. Medalik jest, drugi gratis, pierwsza krew, dewastacja. Tak jak napisałem na czacie, to lubię, takie otwarcia są bardzo pożądane. Jeden z gorszych przeciwników wyparował i w dodatku teraz ktoś dorzucił jeszcze jeden krążek, a ten ktoś to padawan, więc otwarcie jako pluton mamy całkiem smerfastyczne. A teraz czas popłynąć sobie na drugi kap. No tutaj stacjonuje sobie niszczyciel. Poza tym widać, że te cztery pancerniki najprawdopodobniej również się udadzą w tym kierunku, będą odbijać z B na A, więc w przyszłości będą mogły tutaj być torpedowane przez nas, co również jest niezwykle miłe. Włączamy sonar, również zostaliśmy wykryci przez sonar niszczyciela takiego samego jak my. I proszę bardzo, jego pozycja okazuje się, że jest przekichana. Tutaj musiał uciekać od innych torped. Ja wystrzeliwuję swoje. Pierwsze na pozycję, jak się zatrzyma. Drugie na pozycję, jak będzie chciał iść do przodu. No i w międzyczasie z nudów strzelamy sobie z dział. Jak widzicie, przeciwnik ma po prostu przekichane. I właśnie został rozjechany na miazgę. Oczywiście zatrzymał się w złym miejscu. O tutaj, nawet jeśli nie ja, to ten pancernik, co tutaj był, ten krążownik, też był w stanie go zniszczyć. No tymi niszczycielami można się tutaj zatrzymywać tak jak ja teraz. Oczywiście to jest znowu niebezpieczne, bo jak widzicie, już tu samoloty torpedowe się mną interesują. A jak się interesują, to jest zawsze niedobrze, już coś pika. Jak pika, też jest niedobrze, trzeba zminimalizować straty. Jedna torpeda. Jakoś to przebolejemy. Nie, no ale no niestety. Niestety to są akcje właśnie takie, na które mamy
bardzo mały wpływ, bo te samoloty, jeśli dobrze uderzą, to oczywiście spo nas, dlatego zawsze mówię, że lotnisko jest niezwykle, niezwykle groźne. Niszczyciele nie mają żadnych tutaj takich realnych szans obrony przed lotniskowcem, dlatego jeśli lotnisko się uprze, to was zatopi, nie macie żadnej opcji. No oczywiście możecie grać gdzieś przy jakimś krążowniku przytuleni, ale te słowo grać już bym tu wtedy wziął taki wielki nawias. Możecie się marnować przy krążowniku i drżeć o swoje życie. No, co zrobić? Co zrobić? Chyba, że jest jakiś krążownik, który gra ostro do przodu i ma dobre AA i w dodatku jeszcze rozbicie. Albo nasz lotniskowiec ceni sobie swoich malutkich przyjacieli. Wtedy też jak najbardziej jest całkiem miło i przyjemnie, ale no i tak może mu zabraknąć eskadr myśliwskich do naszej osłony. Niemniej, no zniechęca taka eskadra jedna czy dwie nad swoimi niszczycielami. Więc tutaj no zawsze musicie brać to pod uwagę, jak się trafi gra z lotniskiem, że no nie możemy sobie, kurczę, pozwolić na tyle, na ile mogliśmy, jak lotniskowca nie było. To jest takie równoważenie tego wszystkiego. Lotniskowce naprawdę wprowadzają pewną dozę równowagi albo totalnej niestabilności, bo oczywiście jeśli jest przepaść między jednym a drugim graczem, tudzież dwójką graczy, no to często jest już po grze pozamiatane, bo inne klasy okrętów mogą tego nie wyciągnąć tak mocno właśnie jak lotniskowce. Zwyczajnie robią one za dużo rzeczy naraz, same pozostając często bardzo bezpieczne. No, widzicie już tam, gdzieś jest daleko. Tak naprawdę zaspał. Tutaj lotnisko czerwonych absolutnie zasnęło troszkę. Mógł spokojnie już dawno się przemieścić gdzieś tutaj i być bezpieczny, bo nic mu tam by nie wpłynęło. A tak widział, że tutaj już flanka się sypie, a został. Więc absolutnie jego błąd. Dlatego lotniskowce, tak jak mówię, są nie lada problemem i wyzwaniem. Dobrzy gracze na lotniskowcach, rzecz jasna, no bo słabi gracze na wszystkim nie stanowią problemu, no tak, tak to już jest ze słabymi. Gorzej z tymi mega, mega dobrymi graczami, którzy mają sporo kart w rękawie, wtedy jest nieciekawie. Jak widzicie jeszcze na odchodne, König mi pociągnął tutaj, ale Gromuś naprawdę stara się jak może tutaj. To jedna z gier, gdzie chciał miecza. No, trzeba się starać. Miecze, jak wiadomo, to jest coś. Fajnie wygląda, fajnie się włącza, fajnie się macha, ale to jest dla zawodowców sprzęt, więc najpierw kraken, potem mieczyk. Tak bym to ujął. I tak ująłem. A póki co, podziękujemy dla lotniska za opiekę. I teraz my się trochę nad nim poznęcamy. To jest zawsze pocieszające, że tak jak lotnisko się znęca nad wszystkimi, tak później wszyscy mogą bez problemu znęcać się nad nim. No jest jakaś tutaj sprawiedliwość, może niezbyt wielka, ale jednak. Więc teraz sobie możemy trochę postrzelać, pobawić się. Jak widzicie, Gromo dalej baci. 4 zniszczone okręty, no jest blisko. Jest blisko. Czy będzie trzeba przygotowywać jakiegoś mieczyka, czy nie? Czas pokaże. Czas pokaże, a póki co, zobaczcie, te samoloty torpedowe były cały czas sporym zagrożeniem dla mnie i obawiałem się, że tutaj zaraz może mi coś zacząć pikać w wodzie. A nie będzie to zbliżająca się ryba, tylko coś o wiele gorszego. Ale na szczęście obrał sobie za cel krążownik. W porządku. No dla niego łatwiejszy oczywiście jest to cel. No i York rozwalił. Lotniskowiec. Jeszcze tutaj przez chwilę z duszą na ramieniu byłem, bo ta eskadra jak wracała, jakby zrzuciła tutaj torpedki, no to można by było zastanawiać się nad zejściem pod wodę w trybie pilnym, ale na szczęście udało się. Udało się i teraz cała naprzód ku nowej przygodzie, jak widzicie, już jest pozamiatane.
Gra wygrana. Gromo rozwalił czterech, ja dwóch. No i szukamy poławiaczy pereł, krabów, owoców morza. Nie wiem, co oni tam jeszcze mogą łowić. Może ropy szukają. Nieistotne. Niedługo zbliżymy się do naszych przyjaciół czerwonych i podziękujemy im za miłą i sympatyczną rozgrywkę. Nasze lotnisko też zauważcie, że zaspało. Jest na szóstce, powinien już dawno być na dwójce. Podążać za nami. Lotniska zapominają bardzo często. I to nawet powiem wam, że kilka razy zaspały takie naprawdę bardzo dobre lotniska. Zdarza się, nie wiem czemu. Za dużo pewnie rzeczy mają na głowie. I no, gracze, którzy no, kapitalnie robili grę, zginęli w taki... No, taki sposób, kurczę, na piątych tierach, czwartych, no gdzieś tam zasnęli w najzwyczajniej świecie, bo świetnie świecili, nawet jak zginęli w taki śmieszny sposób, to i tak byli na pierwszym albo drugim miejscu, wszystkie niszczyciele potopili, dawali osłonę swoim, czyli fantastyczną grę robili, po prostu fantastyczną grę, a padli tak dziwnie, bo nie musieli oczywiście, po prostu zapomnieli przestawić się w bardziej bezpieczne miejsce, może też z przyzwyczajenia, gdzieś często stoją za jakimiś wyspami i tam później się ktoś do nich gdzieś doczłapie, najczęściej niszczyciel, i nie zdążą zareagować i jest później pozamiatane. Oczywiście przyjść z pomocą im to zawsze trwa, nawet najszybsze jednostki, zanim do nich dopłyną, pomogą, to jest chwila, no bo się trzeba wracać, prawda? To znaczy, snajperzy często są obok, więc w snajperach można tutaj szukać u snajperów pomocy, jak najbardziej. Ostatnio ktoś z was mi pisał, że Yamato służył jako ochrona lotniskowca, no, z takim potencjałem okręt, jako okręt eskortowy. Trochę się zdegradował, ale zazwyczaj eskortowe to były jakieś niszczyciele różne, czasem jakieś krążki, ale żeby... takich rozmiarów pancernik służył jako osłona dla lotniska. No w mojej flotylli byłaby degradacja, nawet nie na podoficera, tylko od razu na majtka. Wiadro szmata jedziesz. Możesz dowodzić, ale tylko ze szmatą. I teraz, moi drodzy, zobaczcie. Cleveland był, padawan podjął jedną próbę strzelenia. Nie trafił. Nie wiem, kto go uczył strzelania. To na pewno nie byłem ja. Drugą próbę. Trzecią próbę. Trzecia nie doszła do skutku. Smutne to, ale... Miecza nie ma. Na miecza trzeba sobie zasłużyć. Nie zasłużył, to nie ma. Oczywiście wygląda to wszystko bardzo ładnie i sympatycznie, tak jak powinno. Jest mistrz, jest i uczeń we właściwej kolejności. Taki plutonik... tak działający, to ja rozumiem, tak się gra miło i przyjemnie. I takie bitwy wam życzę w jak największej ilości, żeby występowały, a póki co jedziemy do bitwy numer 2. I płyniemy sobie na mapce Dwaj Bracia. Tutaj oczywiście standardowo zajmuję pozycję do przepłynięcia mapy przez środek. No nie, jednak nie. Rozmyśliłem się, nie wiem czemu, to się sprawdza zazwyczaj. Po co gdzieś tam naokoło, jak można skrótem? Każdy wie, że skróty są w porządku. Każdy korzysta. No ale tutaj jakoś nie wychodzi. Nie wiem, naprawdę. Tutaj pytałem wielu ekspertów. Wszyscy uważają, że to zawsze jest dobra myśl, żeby tędy popłynąć. No ale co począć? Kolejni z was też na Facebooku ktoś mi wysłał właśnie print screena, że 4 czy 5 okrętów, ale nie wiem, chyba 4 pancerniki, jeden krążownik płynęły środkiem, a po drugiej stronie czekały niszczyciele i prawie cała flota. Jak mi napisał, wybili wszystkich tych supermenów, co płynęli środkiem, bez żadnych strat własnych. Akcja na pewno była wybitna i tam również supermeni musieli się znajdować.
Wiecie, tych takich epizodów na tej mapie jest naprawdę dużo i cały czas dalej się trafiają, ale ostatnio wydaje mi się, że jednak intensywność troszkę zmalała, co nie znaczy oczywiście, że to zjawisko znikło, nie, dalej kusi. No oczywiście, można tamtędy pływać, naprawdę można tamtędy pływać, tylko moi drodzy, no jest jeden warunek musi być zachowany. Flota przeciwnika musi być w wielu miejscach, jak na przykład przepłynie, większość będzie tu, już zaczną tu gdzieś płynąć, no to wtedy można, bo wiadomo, tam spotkacie góra jeden okręt. To wtedy oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, można gdzieś skrócić, przejąć kapy, jeśli to jest tutaj na 4 kapy, absolutnie. Ale no mówię, dużo osób robi to wtedy, kiedy po przeciwnej stronie widać, że są dalej spore siły przeciwnika i no nie wiem, na co liczy najzwyczajniej w świecie. Ale co począć? Może kiedyś jakaś analiza trenera Gmocha się na ten temat na kanale znajdzie. No ale póki co, no wszystkie pieniądze przesłałem, te 100 tysięcy, które daliście dla trenera. Trener jeden odcinek nagrał. Pytałem, kiedy drugi, on się mnie spytał, kiedy kasa. I sprawa stanęła na tym. Więc czekam dalej znowu na koperty, na to wszystko. Ale to cóż, za jakiś czas pewnie. Nie będę was teraz zarzucać trenerem Gmochem całe odcinki, jeden po drugim, żeby nic innego nie będzie. To takie jest to, tak jak takie zatopienie swojego, taka tam perełka raz kiedyś się zdarzy. Jak będę miał nastrój, bo to tak gadanie pół godziny, żeby ktoś się od czasu do czasu uśmiechnął, to jednak wymaga pewnego skupienia i takiej czystości myśli. Może nie czystości, ale brakuje mi słowa, bo właśnie takich myśli teraz nie mam. Klarownych, o, to ładne słowo. Więc trzeba mieć naprawdę wypoczęty też umysł, wtedy lepiej się myśli. A póki co, tak widzicie, dosyć blisko, tutaj ciutkę za blisko sobie popłynąłem, tak na kozaka, no ale spotuję wszystko, może zatrzymajmy na chwilę, bo to też warto zobaczyć. Zobaczcie, jak jest taka sytuacja, no macie niszczyciel, który no spotuje wam tu wszystko, pokazuje, nie musicie tam gdzieś uciekać tak strasznie, tak się bać, tak się tutaj skulić, tylko obejmować za rączki. Nie bójcie się, naprawdę, ja was obronię. Jak gdzieś jestem z przodu, nie musicie się bać. No tak, grają. Strasznie dużo osób takich, którzy no boją się wszystkiego, absolutnie. Że gdzieś tam zarysują im okręt. No zarysują wam, jak zginie wasz okręt, czy okręty, które są na przodzie, to się zajmą wami, bo najpierw rozwalają przody, później tyły. A chyba, że wy będziecie również na przodzie i wasz przód będzie większy od przeciwnika, wtedy to wy będziecie dobijać ich tyły. No tak to wygląda, moi drodzy. Póki co T-22 odstrzelony, jakieś torpedki tam znalazły cel. Jest już całkiem nieźle. Oczywiście wieje z tego dymu, bo tam widać, że tutaj po pierwsze ten krążownik ma tutaj chrapkę na mnie. Nie dziwię się, bo powinien spełniać swoją funkcję i odstrzeliwać takich kurdupli jak ja. I poza tym, no cały czas gdzieś tutaj jakieś samoloty mogą mi świecić. Dużo też jest tych okrętów, więc no widzicie torpedy, znowu w dym. Chyba mnie ogląda. No te wbicie się w wyspę trochę tutaj przespał. Dlatego teraz ja postrzelam. Strzelam oczywiście dlatego, że jak widzicie, tu jedno. Nie było mi widać przez chwilę, a teraz już ten koleś jest taki lekko mięciutki, więc stwierdziłem, że no nikt mi pewnie nie pomoże go odstrzelić, więc sam muszę tutaj wszystko robić. Jak miło i przyjemnie. Jeszcze te Mutsuki, no Mutsuki na razie musi poczekać. Krążownik jest dla mnie znacznie groźniejszym przeciwnikiem, którego muszę się absolutnie tutaj pozbyć. Już teraz tam było widać, zobaczcie, waliłem gościa tyle, tam chyba był podpalony i... O, przeżyłem. I moi drodzy, pomoc przyszła wtedy, kiedy już nie była potrzebna. No to jest naprawdę fantastyczne, ale nie musicie naprawdę kraść fragów tego typu akcji innym, bo szkoda salwy tak naprawdę. Jeśli walicie z pancernika, czy
nawet pełną salwę z krążownika, lepiej by było ją, chyba że nie macie oczywiście żadnego innego celu. Ale jak macie, lepiej oddać w okręt, który może to poczuć o wiele bardziej niż 200 HP ktoś, no. Umówmy się, jak widać, że już płonie i zaraz spłonie, to... No po co? Naprawdę. Naprawdę po co? Przecież nie jesteśmy stacjarzami. Umówmy się. Tutaj, jak widzicie, Mutsuki już dosyć dobrze sponiewierany. Jeszcze troszkę pozostaje. Pamiętajcie, że tutaj MAS oczywiście ma dużo zalet, ale ma też dużo wad. Te pociski są nie tak mocne, jakbyśmy sobie życzyli tego. O, dlatego... No cóż, nie ma lekko. Zobaczcie, tutaj spory błąd z mojej strony. Dlaczego? Dlatego, że wydawało mi się, iż ten pancernik nie jest ustawiony tak jak jest, czyli przodem ku lewej stronie. Wydawało mi się, że jest ustawiony przodem ku prawej stronie i tam płynie. No, za krótki rzut okiem na minimapę to był, bo pamiętam tą akcję, jak tak wystrzeliłem te torpedy. Spojrzałem i kurczę, to było niepotrzebne. Dlatego teraz, no oczywiście, no takie błędy się zdarzają nie raz i nie dwa. Zresztą takim słabym graczom jak ja to często. Więc co robimy w takiej sytuacji? Bo sytuacja jest, tak jak wiadomo, niszczyciel bez torped jest bezbronny wobec krążownika, pancernika. No wobec innego niszczyciela to już różnie. Dlatego, co robimy? No zawsze trzeba wykorzystać wszystko, co nas otacza, dlatego dobrze cały czas gdzieś operować wokół jakichś wysepek, tudzież innych okrętów, za którymi można się zawsze schować i naprawdę to często pomaga. Przeciwnicy zaczynają strzelać w okręt, który jest przed nimi pierwszy, jeśli będziecie drugi, no to schodzicie na dalszy plan. Ale tutaj stwierdziłem oczywiście, że no... Nie zostawię tego, tak? Raz mnie zrobił w balona, to teraz musi za to zapłacić. Oczywiście problemem był ten Omaha, który tutaj mu rusza z odsieczą, ale stwierdziłem, że kurczę, no ja ich nie rozwalę. Dlatego ciśniemy ostro. Aż tutaj naprawdę odległość bliziutka. Przeciwnik, proszę bardzo, torpedy dostał. Już w prezencie lecą. Jeszcze tylko sprawdzam, czy mi jakichś dziwnych tutaj rzeczy nie wywinie. Nie wybija raczej, więc już sobie nawet nie chciałem za bardzo tam nim zawracać głowy. Rzuciliśmy sobie zasłonę dymną i czekamy. Szkoda, że tutaj nikt nie świecił, bo bym o wiele tutaj więcej mógł się pobawić. Jak widzicie, sonar działa, ale jeszcze nie wykrył tego okrętu. Niezwyczajnie za daleko, dlatego no, marnuje się tutaj ten i tak krótki dym. Ten krążownik niedługo mógłby tutaj gdzieś coś pokazać. Jakiś samolot, coś, ale jak zwykle, jak na złość, nikt nie pokazuje. No co począć? Wreszcie wszedł tutaj w zasięg i teraz, moi drodzy, zaczynamy zabawę. Najpierw odłamkowo burzące, fajnie weszło tutaj już podpalenie. I teraz zobaczcie, dlaczego uwielbiam też, no to jest kolejna rzecz, za jaką uwielbiam te niszczyciele. Zobaczcie, przełączamy na przeciwpancerne, bliska odległość. I krążek, i proszę bardzo, bum, 9000, jasny gwin, co się stało? Bum, 6700, możesz ty kurczę, bum. Masakra. No właśnie, masakra. Te niszczyciele z działami niemieckimi naprawdę masakrują krążowniki. Oczywiście, krążowniki, które są no, śmiesznego tieru, jak piąty, ale... W szóste również wchodzą cytadele, w siódme wchodzą cytadele. No i odległość. Odległość oczywiście również ma tutaj kolosalne znaczenie. Taka poniżej 5 km jest dla nas idealna. No pytanie też, ile razy nam się tak trafi? No tyle, ile razy sobie wypracujemy. Albo ile razy będziemy mieli farta, żeby do takiej odległości podejść, zrobić jakąś pułapeczkę, gdzieś dymek rzucić. No trzeba sobie sytuację, moi drodzy, wypracować po prostu. Nie ma innego wyjścia. Czasem dostaniemy jakiś prezent. Niespodziewanie ktoś właśnie sam do nas podpłynie, nie zniszczy nas po drodze. No to wtedy fajnie. Ale większość takich sytuacji trzeba sobie wypracować samemu, tak jak ja tutaj skróciłem dystans, rozwaliłem pancernik. To była oczywiście ryzykowna akcja, bo jakby coś poszło nie tak,
to musiałbym walczyć i z krążownikiem, i z pancernikiem, więc wynik takiego starcia myślę, że jest znany. Po prostu by mnie rozgnietli na miazgę. Ale że ja rozgniotłem ich, to mi bardziej pasuje, po pierwsze, a po drugie jest bardziej widowiskowe, lepiej się gra. No tak jak w życiu, kto nie ryzykuje, ten nie ma. Nie zawsze ryzyko się oczywiście opłaca, ale to już pokaże gra po czasie. No trzeba się starać, żeby akcje się udawały, a nie udawały. Dlatego tutaj wszystko było przygotowane. Torpedy przeładowane, wymierzone, okręt podpłynął jak najbliżej, dym przygotowany, sonar przygotowany. Mieliśmy wszystko, co było nam potrzebne. Reszta to już zbieg przypadków, skilla poszczególnych graczy. No sam taki fakt, że tutaj nie było spota na przykład, mógł pokrzyżować bardzo dużo. Jakby na przykład przeciwnik odpłynął i no tak zagrał, a nie inaczej, to też by było później może trochę kłopotów, chociaż już raczej tą samą piątkę to byłbym w stanie zniszczyć. No i tak się skończyła ta bitewka. Dosyć pocieszna. No jak ten okręt rzuca oczywiście na topkę, to gniecie system dosyć konkretnie. Jeszcze jak nie ma lotniskowców agresywnych, bo widzieliście, tutaj miałem właściwie przez większość, no, cały czas spokój, żadnej bomby na głowę, torpedy, miło i przyjemnie. No i to było właśnie takie lotnisko, które źle zagrało, bo powinno mnie odstrzelić, jakby odstrzeliło taki niszczyciel siódmego tieru dosyć szybko, albo przeszkadzało mi grać, no to nie miałbym tutaj tego, ani wielu innych rzeczy, po prostu gra byłaby dla mnie o wiele trudniejsza, a przez co mniej bym zrobił. Dlatego, moi drodzy, nie będę uczył lotnisk gry, nie, na pewno nie. To była wzorowa gra na lotniskowcu i tak trzeba grać. Zajmujcie się pancernikami na lotniskowcach, nie zawracajcie sobie głowy jakimiś małymi okrętami, których tam z wysokości praktycznie w ogóle nie widać. Można pomylić z kajakiem, tudzież większą łodzią rybacką, więc na spokojnie. No cóż, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jak tak, zostawcie jakiś znak po sobie, a wam życzę rzecz jasna jak najlepszych bitew, jak najmilszych, jak najciekawszych akcji, bo to się w grze najbardziej, przynajmniej dla mnie, podoba. Trzymajcie się, hej!